Meczu Śląska ze Stalą nie ma co reklamować. Ten, kto kocha koszykówkę, wie, że spotkania wrocławsko-ostrowskie są wyjątkowe. Tak było przed laty w Ekstraklasie, w ubiegłym sezonie w drugiej lidze podobnie pewnie będzie i tym razem na pierwszoligowym froncie. Ja pamiętam 6 lat temu chyba ostatni raz graliśmy w hali Orbita z Stalą Ostrów. Pamiętam, że wtedy też chyba Stal Ostrów przyjeżdżała jako niepokonany zespół w lidze. Piękna atmosfera, z tego co ja pamiętam. Wygraliśmy z nimi, ale było troszkę więcej kibiców z Ostrowa chyba niż z Wrocławia. Teraz też Ostrów 3 wygrane, 0 przegranych. Ja mam nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja, że będzie słychać tylko kibiców z Ostrowa. Śląsk za wszelką cenę chce wygrać. Wrocławianie chcą wreszcie także przez 40 minut zagrać dobry basket na równym poziomie. Pracuję nad tym ciągle, aby wyeliminować te przystoje w grze, które nam się zdarzają zbyt często. Mamy w drużynie wieloklasowych zawodników, aczkolwiek te przystoje są jak najbardziej widoczne i przykład namacalny był w sobotnim meczu z Polonią Przemyśl, gdzie takie właśnie przystoje w grze mogą nas kosztować cenne punkty. Niedzielny pojedynek dla koszykarzy Tomasza Jankowskiego jest bardzo istotny. Ten mecz będzie dla nas dowodem, w jakim miejscu stoimy i na jakim jesteśmy etapie przygotowań do dalszej części sezonu. Wrocławianie grają u siebie, ale jakby na wyjeździe. Dla wielu koszykarzy reprezentujących obecnie Śląsk będzie to pierwsze spotkanie w Orbicie w karierze. Ja na przykład osobiście nie lubię, bo za zimno tam jest dla mnie. Parkiet jest twardy i część zawodników się źle czuje. Ja pamiętam, jak koledzy, którzy rzucają za trzy, uważają, że światła są źle ustawione, czyli cała ta hala, nie wiem kto budował, ale na pewno nie budował pod koszykarzy. Może budował pod piłkarzy ręcznych, nie wiem, ale na pewno nie pod koszykarzy. Ciężka to jest hala dla zespołów przyjezdnych. Kibice są też daleko, to jest też problem. Ale mówię, fajnie się tylko gra, bo tam kilka spotkań było fajnych, jak jest nadkomplet kibiców. Zachęcamy kibiców do przyjścia w niedzielę do Orbity, bo będzie się sporo działo. O 15:00 rozpocznie się mecz Śląska ze Stalą, o 17:45 w zjednoczonej lidze VTB PGE Turów Zgorzelec zagra z Chimkami Moskwa. Drużyna spod rosyjskiej stolicy jest jednym z czołowych zespołów Europy.